Siemka, witam w czwartek. Słuchajcie, tak jak wczoraj mówiłem, tak zaczynam od tego, że ciacham kontrłaty i będziemy kolejny pasek membrany rzucać na górę, bo już teraz się zawiewa trochę, a później może być chyba tylko gorzej. Tak przeważnie jest, że z biegiem dnia ten wiatr nabiera mocy, więc lepiej to teraz zrobić tyle, że dolnego kawałka kontrłaty nie będziemy mogli dobić. Z tego powodu, że no pasek klejący, jak tam na kilka łatce będę mógł stanąć, to już będę mógł sobie pasek klejący skleić i dopiero wtedy dobić te dolne. Ale tak to powinno być ok. Więc zabieram się, ciacham na 1,34, 16 sztuk i później dwie na 1,39, bo tam mam dwie krótsze, jak wczoraj się zajebałem w akcji, więc... Zaczynam, ciacham i no i jedziemy z tym dzisiaj. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że sprawnie. Że efekt pracy dzisiaj na Fajran będzie jakiś widać. A, słuchawki. Dobra, to lecę z tym. Dobra, kleję sobie taśmę. I zarazem to gotowe, docinam kawałek membrany i lecimy z tym. Jeszcze zapomniałem, że jakbym se przykrył, a nie zaznaczył kurde tego, jak to się nazywa, pierwszej łaty, to bym później miał kiszkę trochę, więc to by było kombinować, żeby to rozmierzyć dobrze, a tak to zapamięci trzeba to zrazu zrobić. No i dobra, ja lecę z membraną tutaj powoli do przodu, wiatr zawiewa mocno, ale jakoś daje radę, córka mi pomaga nagrywać, bo nie wziąłem kamery, a akurat jest na dole, to mówi, że mi pomoże, mam swoją prywatną kamerzystkę. Także lecę z tym, kontry zaraz przybijam i jakaś może kawa szybka i będziemy się brali za łacenie. No i dobra, mamy to ogarnięty temat, tylko trochę kurde za niską membranę nabiłem i teraz na łatach mam takie lekkie jakby no zaokrąglenie tej membrany, także będę musiał przy klejeniu paska później elegancko powciskać pod tą kontrłatę niżej, żeby to nie, tam żadnego zagięcia nie było, ale w sumie nie ma dużo, więc tragedii też nie ma. Dobrze, że to zrobiłem wcześniej, bo teraz zaczyna się wiatr zmagać coraz bardziej, więc w sumie spoko, że to się udało. Lecę jakąś kawę wypić i wracam po tym. No i pierwszą łatę będziemy rozmierzać, zaznaczać i lecimy z tym. Słuchajcie, wpadliśmy do pana Krzyśka. Na chwilę tylko poziomy poprzerzucać. Jakieś tam. Dzień dobry. Dzień dobry, ja z nadzoru budowlanego. Czy to prawda? Podobno pan używa za grubych przekroi do zbrojeń różnych. Nie, po prostu... Wszystko przekalkulowane jest. Takie są zalecenia, to aha. Jest wszystko zgodnie z normą budowlaną. Aha, rozumiem. No bo tu coś podejrzenia jakieś są od sąsiadów. Podejrzenia to są manipulacje. Aha. No dobrze, dobra, to przekładamy te poziomy, tak? Tak, przeprowadzi pan poziomy. Jak ładnie. O kurde, robota leci. A to pomocnica jest, czy tak to jest? Nie, to pani też nadzoru. Też nadzoru. Też nadzoru. Też nadzoru. A tak, dobry, tak, pani. Tak. Krzysztof. Dobra, jedziemy z tym. Zaczynam kręcić. Ustawiłem sprzęgło, tak jak jeden z was pisał, żeby spróbować na sprzęgle, ale wydaje mi się, że może być za słabo, nawet na maksymalnym ustawieniu. Tak, nie da rady. Nie będzie dociągać, także nie ma takiej opcji. Żeby tu ze sprzęgłem zadziałać. Niestety. Dobra, doszło. Z drabinki muszę na razie podskakiwać sobie. Kręcę to. Ciepło się zrobiło na maksa. To naprawdę ja nie czuję, że mi pociągało rękę przy tym dokręcaniu, więc nie wiem od czego to nastąpiło, ale przejdzie na pewno. Dzisiaj już trochę lżej nawet. Tak i tak, już tak nie boli. Jak to do wesela będzie dobrze. Się wygoi. Łoż ty kurde, gdzie lecisz? Się odkręcił dziad.
No chociażbym chciał dzisiaj to ułacić do tamtego momentu. Fajnie by było. Nie wiem jak to mi pójdzie. Tu trochę rzeźby jeszcze będzie z tym. Z tym heblowaniem tych skosów, ale to dużo tam nie ma już. Ostatnio zresztą to robiłem, więc nie było problemu. Patrzcie jak żywica wyleciała z łaty, z kontrłaty, masakra. Dobra. Ciacham tutaj, no i lecę z tym. Dobra, mamy pierwszą tą puszczoną. Teraz rozmierzam te dwie w dół i lecę z tym. A, właśnie, będę musiał kliny użyć. Tam na końcu i tu widzę na tym łączeniu, że mi taki dołek jest, czyli ta krokiew widocznie w dół sobie końcówką jechała. Nie zauważyłem tego, jak te kliny docinałem, więc tu trzeba będzie lekko cyknąć do góry jakiegoś klina podłożyć. Tak reszta idzie w miarę prosto, ale tu jest ewidentny dołek i tam też był. Już podkręciłem to do góry. Dzięki tym wkrętom można to sobie ogarnąć na luzaku, więc tak trzeba będzie zrobić. Słuchajcie, z tej strony mam identycznie. 3-2-5 wychodzi między jednym a drugim. Ten na tych trzech odcinkach po 3-2-5, żeby tu było 3-2-3, tak jak miało być. Gdzieś musiałem się zapierdzielić, coś mi się kojarzy, że z Bracholem podnosiliśmy później tą wyżej coś i tam może coś nie rozmierzyłem, zapomniałem o czymś. Nieistotne, bo to tylko po 5 mm będzie zmniejszona na tych dwóch, tak samo jak z drugiej strony. Nie powinna być, no ale będzie, no tak to jest i nic na to nie poradzę. Puszczam sobie teraz kreseczkę i zaraz mogę już nakręcać to i trzeba będzie znowu ściągnąć z tych trochę heblem i będziemy mieli to gotowe i wtedy będzie można w końcu wjeżdżać tam wyżej, nie? Także taki plan. Słuchajcie, chyba znalazłem przyczynę mojego bólu ręki. Jest to nie wkrętarka, ale pilarka. Jak ją biorę do łapy i próbuję coś przeciąć, to jest masakra. Naprawdę, zaczyna mi to tak boleć, że jest nieprzyjemnie, chyba lewą ręką zacznę kroić. Bo przy wkręcaniu jest spoko, ale przy cięciu jest jazda, no ale czuję jak naciskam nawet cyngiel w tym, nie? W pile, no to automatycznie pojawia się ból, więc to od tego po prostu, nie wiem, jakieś tam nadwyrężenie czy coś. I tak to wygląda niestety. Dobra, dokręcam te dwa kawałki. Tu praktycznie wychodzi na to, że nie muszę heblem ruszać. Końcówka tamta, ostatnia krokiew idzie w dół. Tak, oj, nie wiem czy dlatego, ale no niby kąt się tam zgadzał, kurde, ale nie wiem, no wychodzi mi na to, że nie muszę tutaj nic ściągać na tej desce przynajmniej. Z tamtej strony mam na zero, idealnie jak przyłożę poziomicę jest na zero, nie wiem jak ten dolny będzie. Ale tak to wychodzi i tak to tu wygląda. Nie pociesza mnie ta łapa, no nie wiem, jeśli będzie dalej bolet, to sobota, niedziela odpuszczam, nie robię nic. Po prostu i trzeba będzie dać temu odpocząć, bo inaczej to się bałaganu może narobić i w ogóle, żeby nie mógł robić. Smaruję tam jakimś nurofenem czy czymś, ale wiecie jak to, nadwyrężone czy coś. Dziś musiałem po prostu źle jakoś przyciąć coś jedno, jeden zły, fałszywy ruch i wystarczy, kurde. Dobra, to kręcę to, tam kawałek dotnę, sprawdzę co i jak i spadam na obiad. Po obiedzie wracam i rozrysowuję, tu widzą ile, raz, dwie łaty na tym, na tej krótszej kontrłacie, wtedy będzie można tam posklejać ten pasek, pozaginać, widzicie jak tu mi odstają kawałki, będę musiał powpuszczać to pod kontrłatę, jakoś to źle tam rozmierzyłem i będzie można działać dalej. No i dobra, kładziemy, zacząłem kręcić, mam zaznaczone te dwie pierwsze, lecę z tym. Trzecia godzina już jest, także szału nie ma, jeśli chodzi o czas. Dzwoniłem o struktonit się zapytać. Ma ten struktonit być już niebawem. 22 niby wyjechał z fabryki, stamtąd do mnie. A firma kurierska ma czas 48 godzin na dostarczenie, więc prawdopodobnie dzisiaj powinno być, ale raczej chyba nie będzie, bo nikt nie dzwonił, więc jutro myślę, że się spodziewam tego. No i co? I będziemy to mieli, będziemy raz zobaczyć. Najgorsze jest to, że tutaj będę musiał prawdopodobnie to przycinać w czołowej, bo nie mieli tej 20x40. Kurde, za duży kąt, co ja robię. Oni nie mieli tej 20x40 i jak to się nazywa? No i w związku z tym chciałem zamówić jednolity, żeby był taki sam, żeby nic się nie różnił, więc muszę wziąć jeden.
jak trzeba je ciąć, to trzeba je ciąć, no parę godzin się spędzi i tyle i kątówka i polecimy z koksem, nie? Na kątówce. Chyba, że kupię tarczę diamentową do piły tej, stołowej. Nie wiem, czy są takie, bo mógłbym założyć tej swoje, nie? I ty na tym, na odległościówce lecieć z tym, no ale zobaczymy, no. Zresztą to nie powinno się ciężko ciąć. Są specjalne nożyce do tego, używaliśmy do slate'a, bo to praktycznie to ten cały strukturnik to jest chyba na zasadzie tak zwanego slate tiles w Anglii. Wydaje mi się, że to jest to samo i tam są takie, no zwykłe takie jakieś, nie wiem, stołowe, nie wiem jak to powiedzieć, nożyce. Działają na zasadzie nacisku. Gilotyna taka, o, gilotyna taka do tych płytek. No ale tu trzeba będzie chyba się posłużyć kontuwą. Bo myślę, że na czołówce tu trzeba będzie skrócić. Może tam na tym nie. Zobaczymy, przymierzymy, zobaczymy. Ale tutaj raczej tak. Dobra. No to co, lecę z tym. Kręcę po kolei. Te dwie pierwsze i później będzie można pasek klejący ogarnąć i powciskać tą membranę. Tam wezmę też pacheleczkę, że łatwiej mi było. No i znacie kolejne cztery i lecimy z tym. Dobra, skończyłem te dwa. I teraz co, biorę się za ten pasek klejący. Jeden i drugi, bo to dwa chyba idą, jeśli dobrze pamiętam. I powoli te desy rozklejał i zaraz wam pokażę, o co chodzi tam z tym, co dałem ciała. Że mi trochę za nisko ona poszła. Wziąłem sobie szpachleczkę, myślę, że na luzaku tym szpachleczką dam sobie z tym radę. A spokojnie sobie robię, żeby dzisiaj przynajmniej mieć skończony ten jeszcze te cztery łatki tu będą. Raz, dwa, trzy, tak, cztery łaty. Żeby to sobie dokończyć. Bez wariacji, a jutro rano będziemy działać dalej. Mam nadzieję, że moja łapa trochę wydobrzeje i staram się jej nie forsować już teraz, no, tak dlatego tak na spokojnie sobie, bez pośpiechu żadnego i na pełnym luzie. Pogoda dobra, tylko wiatr zaczął pizgać trochę. Jak tutaj jest, tu jeszcze spoko podeszła ta. A miałem z góry do dołu, ale tam tak też jest dobrze. No i tak sobie idę i sobie rozwijam. Tu jest tak, tu jest tak. Dobra. Teraz spróbuję sobie ją fajnie tutaj. O, właśnie tak wcisnąć, żeby tu była na prosto ona, nie? I tak samo będę robił każdą dalej, żeby tam gdzieś się nie podwijała, jak ta woda będzie schodzić na dół, żeby nie było później jakiejś afery. A czemu ja od razu tego nie gwoździłem, powiedzcie? To później będę wracał po młot, po te gwoździale. I to od razu przypierdzielę mu tutaj. Chodź tu, kurde. Dobrze, ten pasek z rana zrobiłem, bo powiem wam, że teraz tak wieje, że raczej bym nie dał rady. Patrzę na pogodę, a jutro ma być spoko od... No dajesz. Co ci? Nie, no pali się zielone światło. Myślałem, że już gaz może, kurde. Te gazy trochę poleżą, a u mnie trochę poleżały przez zimę. Nawet trochę dłużej. Można powiedzieć, że ponad rok. To potrafię później tak się szybko wyładowują się te butle. Takie miałem wrażenie. Kiedyś pamiętam, że gdzieś używałem takich starszych i tak to wyglądało. No dobra, co, lecę dalej. Powoli do przodu. Dobra, rozmierzam dalej. Na szybko sobie sprawdziłem, tylko jak od tej krokwi do końca dachu będzie wychodzi identycznie jak z drugiej strony, czyli te 12 mm gdzieś zapierdzieliłem się w akcji i to wykazuje nam tutaj, więc przy podniesieniu łaty i rozmierzaniu gdzieś tam dałem ciała, jak to robiliśmy z brachołem i no i wyszło jak wyszło, także te 12 jest tej różnicy, nie? O, powinno iść tak naprawdę do góry i byśmy nie musieli tutaj ściskać tutaj tej o 6 mm i tam byśmy byli na zero. Ale nie jesteśmy. No. Nauczka na przyszłość.
o ile cokolwiek będę robił takiego kiedykolwiek, więc to wtedy będę pamiętał, że żeby trzy razy sprawdzić. Na szczęście to nie jest jakiś tam duży błąd. Wiadomo, jakby był duży, to można było to na etapie tamtej strony już poprawiać, ale nie było takiej potrzeby, więc takie sprawy. Rozmierzam sobie, puszczam sznurki, pozaznaczam, no i będę wtedy powoli zaczynał kręcić to. Dobra, jadę. I to było 1, 3, 2, 4 na górze. Rozkładam sobie łaty już i zaraz będę gotów, żeby wjeżdżać na górę. Jedziemy z tym. No myślę, że do 7 powinien się wyrobić dzisiaj. Na luzaczku. Znaczy na luzaczku to nie wiem, bo już zaraz będzie w pół do 6. Półtora godzinki chyba tylko kręcę. Tu trochę więcej cięcia jest. Tam było jeszcze parę dłuższych kawałków było, a tutaj nie mamy w ogóle, mam wszystkie te same krótkie, więc trochę więcej sztukowania będzie. Żeby w tym samym miejscu nie trafić z łączeniem, nie? Dobra, jadę. Dalej. Dzisiaj akurat jakoś nie wiem dlaczego mnie tak przypomniało się, w Anglii robiłem, kiedyś zabrałem brata na fuchę. No, trzeba było tam porobić w łazienkach. Nawet chyba filmik jest w jednej z łazienek, tam taką fuszerę odstawili. Chałupa za ponad bańkę funtów, aha. A fuszera kompletna była odstawiona. Bo w prysznicach było pomalowane. Prysznicy tam było chyba 4 łazienki, 4 prysznice, czy 5 łazienek, nie pamiętam, ale duża chałupa i pomalowane wszystko było nie w płytkach zrobione, tylko normalnie te shower traye, czyli brudziki takie do pryszniców duże i wszystkie ściany obmalowane dookoła. Jakiś tam silikon pierdzielnięty, jak będziecie chcieli, to zobaczcie. Tam jest chyba fuszerka w domu za milion, to nie, bo tam jeszcze płytki poszły w łazienkach, ale później, chyba następny filmik zaraz, jak tam robiliśmy, panele takie kładliśmy w prysznicach, żeby przykryć tą farbę, no bo już śmiech na sali, żeby farbą malować pod prysznicem, naprawdę, no. Już tak tam poszła, po kosztach lecieli, że nie wiem co, no i nieważne. Pojechałem z bratem te robić te panele i mówię, dobra, hola, dobra, to weź odkręć taka prysznic, jakby był, że na takiej płytce jednej macie 3 pokrętła, nie? I trzeba było zdjąć tą klapkę razem z pokrętłami, żeby kurde, można było na płytę tam przez to przełożyć, dociąć ładnie i przełożyć i później założyć znowu tą taką, kurde, no nie wiem jak to powiedzieć, zasłonkę, no zasłania, taki kawałek, plate taki, kurde, nie wiem jak się wyrazić. Brakuje mi słów. No, wiecie o co chodzi na pewno. Za ślepkę, czy jak to mówią. No i poszedłem, coś tam grzebałem, czy przygotowywałem w innej łazience. I nagle coś tam słyszę coś, brachol bluznął. Idę do niego, wpadam, a tam ze ściany woda napierdziela. I leje się wszędzie, wiecie, no właścicielka na chałupie. Ja patrzę na to, mówię, ja pierdzielę. Wyskakuję do niej. Brachol tam jakoś łapał, jak my to zrobiliśmy? A przyniosłem mu szybko kawałek rury, żeby otworzył okno i 110 rurę przyłożył do tego strumienia, żeby za okno to wywalało, ale i tak wody od cholery. Pytam się do babki, gdzie jest zawór, żeby zamknąć wodę, a ona do mnie mówi, że nie wie. Mówię, co za jazda, wbijam się do kotłowni, a w kotłowni zaworów tysiące. Zakręcam jeden, drugi, trzeci, żaden nie działa. Woda dalej leci, co jest, nie? Ona mówi, że gdzieś chyba na drodze jest główny zawór. Wybiegłem na drogę, zaworu brak. Szukam, po krzakach tam biegam. Nie mogę nic znaleźć ogólnie, nie? A woda tam ciągle leciała. Na szczęście tam większość już wylatywała za okno, ale wiadomo. Bałagan się robił coraz większy, nie? No i co? Skończyło się na tym, że gdzieś jakieś dziwne było ciśnienie w tych, bo tam było z tych zbiorników, to chyba z 4 nawalone, takich cylindrów po 200-300 litrów. Gdzieś tam ciśnienie spadło i w końcu zaczęło lecieć wolniej i wolniej i wolniej. Co się okazało, ten cały zawór główny był na domu obok, tym w chacie tej za bańkę, co tam fuszerkę pokazywałem właśnie. Tam parę prac było też, jakieś tynkowania pierdoły. To w ogóle przed tą chatą był zawór od tej chaty obok, to co było straszne. Odpaliliśmy ten, jak to się nazywa, odpaliliśmy odkurzacz. Na szczęście miałem tego makity, do dzisiaj go w sumie mam, ten wodny. No i żeśmy ściągali tą wodę, ale mówię wam, taka afera. Miałem 15 minut takiego nerwa, stresa,
że dajcie spokój, udało się całą wodę ściągnąć, a w łazienkach jeszcze panele najgorsze, nie? Ale szczęście te panele jakieś tam były, nie wiem, wodoodporne, tam cudują i kombinują, żeby tylko, nie wiem, płytek nie kłaść czy coś. I w sumie udało się tak, że obronną ręką z tego wyszliśmy, ale co nerwów było. Powiem wam, mina mojego brachola, jak wjechałem do tej łazienki, jak ta woda leci z tego, to bezcenna. Moja też na pewno siebie w lustrze nie widziałem. Może i dobrze, ale naprawdę jazda. Niespodziewany dzień to był taki, że nikomu bym nie życzył czegoś takiego, nie? Tym bardziej, że na szczęście była ta właścicielka pojechała, nie? Gdzieś tam miała coś do załatwienia, także widziała tam tylko, że trochę tam woda gdzieś poleciała delikatnie. Tragedii nie było, tylko że polskimi tymi leciałem już, nie? Inwektywami, także pewnie się domyśliła, że coś idzie nie tak. Ale wszystko wyszło dobrze, nic nie popuchło i klient zadowolony był na sam koniec, także to najważniejsze. Dobra, idę baterię naładować i przynieść drugą. U mnie już końcóweczka, kurde, zostało jeszcze ile? Jeden kawałek i mamy po wszystkim, także jest dobrze, plan minimum wygląda na to, że będzie spełniony, o ile nie spadnę stąd zaraz. Melduję, że plan minimum został wykonany. Mamy to. Na dzisiaj koniec, pakuję sprzęty, bałagany całe i uciekam trochę odpocząć. Plan na jutro minimum. Po dwa kawałki styropianu, kolejny kawał membrany, kontrolaty, ołacić. No i postarać się zrobić następny też. No ale nie wiem, jak to będzie, jutro piątek. Burze też mają być, więc może to się nie uda. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, spadam. Trzymajcie się, do jutrka. Pozdrawiam i jedziemy jutro dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Cześć.